Trzeba wysadzić jakoś ten czołg, ale jak to ja nie wiem. Nie wiem, jaką on trasą będzie się poruszał. Yes. Dobra, zaryzykuję, że tu. Okay. No nie, uff. No problem. O, tu ich chyba przejechało nawet. Gdzie ta bomba była? Gdzie ja podłożyłem bombę, to... To nie wiem. A ta bomba wybuchła chyba. Jak rzuciłem granat, no super. Jakby wszystkie nieszczęście na mnie się sypały. O, oddział cały. To tu rzucimy granat? No, no nie. Czemu oni latają jak... Nie wiem, jakąś padaczkę mieli. Dobra, tutaj jedzie. On chyba tu jechał, prawda? Czy z tej strony? No nie wiem, dobra, tutaj podłożymy. Kurde, muszę uważać, bo bomb nie mam nieograniczoną ilość. Dobra, może zanim ten czołg cały... To co? Tutaj coś wysadzimy. Tak, tu podłożymy bombę. Druga bomba będzie tutaj. Właśnie. To też trzeba wysadzić. Trzeba wszystko wysadzić w tej misji, tak jest. Wszyściutko, co tu jest. Dobra, przeciwników w ogóle jest już mało. Więc... O, ten snajper. Tu muszę zostawić jeden granat do niego, najlepiej. A jak z czołgiem? Czołg jedzie bardzo wolno. Dobra, ci dwaj niech się gdzieś przejdą. Po co mają stać w miejscu i nic nie robić? Najlepiej tu. Gdzie ja podłożyłem tą bombę? Ej, gdzie ta bomba była? Pamiętacie? Tu. O, tu jest bomba. Tylko niech nie skręci, niech nie skręci. Skręca? Nie, nie skręca, tak jest. I oto... To nie to... To nie to, ale... Ale czołg chyba też wysadziłem. O, dobra. Czołg wysadzony, to wysadzone. Jest. Świetnie. Dobra, mamy jeszcze bomby zegarowe, więc się na pewno przydają. Teraz zlikwidujemy snajpera. Z tym snajperem to trzeba uważać. On jest tutaj dużym zagrożeniem w tej misji. No. Ale tyle robimy i już nie jest zagrożeniem. A, dobra. Tu ktoś leciał za nim? Tak, leciał ktoś. Oj, kucaj. Dobra. Kolejny. To już powiem wam, że już prawie nic. Już prawie cała misja zakończona. Będziemy mogli zakończyć tą misję. Tu chyba mogę, z tej strony też mogę podłożyć bomby. No bo co to za różnica? No sami powiedzcie. Kurde, a podłożymy tyle bomb, że tu na pewno coś wybuchnie. No bo nie, dobra, już bez tej. Może zamiast czekać tyle czasu, to sami to jakoś zdetonujemy. O, zdetonowaliśmy. Teraz jest taki moment, którego niegdyś nie wiedziałem, jak przejść. Miałem z tym... No dobra, jeszcze ten biegnie. No, biegnij, biegnij za nim. Nie wiedziałem, jak przejść, co zrobić, żeby dostać się na ten lotniskowiec. No otóż trzeba to zrobić w taki sposób, że w tej misji właśnie po to jest złodziej. Nie jest on tak niepotrzebnie. Tutaj w ten sposób. O, będzie musiał tak się wspinać. Musimy nim kierować, żeby czasem nie spadł. Bo byłoby nieciekawie. No, tu trzeba też... Znaczy, spieszyć się nie trzeba. Ta wytrzymałość jest dość duża, żeby on mógł tutaj poprzechodzić. Dobra, jest w odpowiednim miejscu. O, skacze, tak jest. Tutaj jest taki mechanizm. Ten mechanizm polega na tym, że zrzucana jest drabina. Tak, drabina jest zrzucona. I wchodzimy, tak, tak. Jak się możecie domyślić, w ogóle sprawdzę, czy wszystkie... Tak jest, wszystkie cele misji są wykonane. Więc jak się możecie spodziewać, to jest już koniec. Dosłownie ostatnich 5 sekund misji. Proszę, wchodzimy tu. Są wszyscy i dokładnie. Tutaj będzie może filmik, jak lotniskowiec rusza. Nie, niestety nie ma. Nie wiem, czemu w mojej wersji Komandosa nie ma filmików. No szkoda. Tak więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do komentowania, oceniania, subskrybowania.
to naprawdę niewiele. Dzięki za obejrzenie odcinka.